Uzupełnij stosunki w tabeli przeliczając jednostki miary z godziny na tygodnie lub z tygodni na godziny. I od razu widać w tej tabeli, a dokładniej w jej pierwszym rzędzie, że przypada 168 godzin na jeden tydzień. Czyli, że stosunek liczby godzin do liczby tygodni to 168 do 1. W drugim rzędzie, jeżeli mamy 1176 godzin, to ile to będzie tygodni? Zatrzymajcie ten film teraz i sprawdźcie, czy potraficie to policzyć samodzielnie. No to zobaczmy. Razy ile musimy pomnożyć, żeby ze 168 otrzymać 1176. Na pewno razy mniej niż 10. Wygląda na to, że coś około 7. Sprawdźmy. 168 razy 7 równa się 8 razy 7 to 56. 6 razy 7 to 42 plus 5 to 47. 1 razy 7 to 7 plus 4 to 11. Rzeczywiście to się równa 1176. Czyli pomnożyliśmy razy 7 liczbę godzin. To oznacza, że będzie to odpowiadało 7 razy większej liczbie tygodni. 1 razy 7 to 7 tygodni. W ostatnim rzędzie mamy 3 tygodnie. Ile to będzie godzin? Mnożymy liczbę tygodni razy 3, i dlatego musimy pomnożyć liczbę godzin również razy 3. 168 razy 3 równa się 8 razy 3 to 24, 6 razy 3 to 18, plus 2 to 20, 1 razy 3 to 3 plus 2 to 5, czyli 3 tygodnie to będą 504 godziny. Inny przykład. Podwójna oś liczbowa poniżej przedstawia stosunek liczby jardów w mierzonej odległości do liczby mili w tej samej odległości, czyli mówiąc w skrócie, jest to stosunek jardów do mili. W Polsce rzadko używa się takich jednostek długości, ale w tym zadaniu metry i kilometry używane w Polsce nie miałyby większego sensu. My po prostu dorzucamy 0 lub parę zer i tyle. Sprawdźmy, jak przeliczają to Amerykanie. Wygląda na to, że mieści się 3520 jardów w każdych dwóch milach. To właśnie widać na osiach liczbowych. Ale pytanie brzmi, ile jardów mieści się w 5 milach. Znowu zatrzymajcie film i spróbujcie wyznaczyć to samodzielnie. W takim przypadku jak ten, w mojej czaszce od razu pojawia się pytanie, ile jardów przypada na jedną milę. Jeżeli stosunek wynosi 3520 do 2 to Jak mogę ten stosunek przeliczyć, żeby pokazywał, ile jardów przypada na jedną milę. Od 2 do 1 muszę podzielić przez 2. W takim razie tę liczbę również muszę podzielić przez 2. 3520 podzielone przez 2. 2 mieści się w 3 jeden raz. 1 razy 2 to 2. Odejmujemy. 1. Spisujemy piątkę. 2 mieści się w 15 7 razy 7 razy 2 to 14 odejmujemy 1 spisujemy dwójkę 2. 2 mieści się w 12 6 razy 6 razy 2 to 12 odejmujemy i nie ma reszty z dzielenia albo reszta wynosi 0 albo właściwie to to 0 jeszcze powinniśmy tutaj spisać i tu też jeszcze musi być 0 dopiero teraz wszystko się zgadza 2 mieści się w 0 zerze 0 razy 0 razy 2 to 0 i nie ma reszty, czyli tutaj możemy wpisać 1760 i możemy tę liczbę umieścić na górnej osi liczbowej. Jeżeli na dolnej będzie przy tej kresce 1 mila, to na górnej osi przy odpowiedniej kresce będzie właśnie 1760. I od razu widać, że jest to tak zwana mila międzynarodowa, chociaż może to być również mila amerykańska, używana w USA, ale amerykańska nie ma dokładnej wartości w metrach, a międzynarodowa ma. Ale w pytaniu chodzi o 5 mili, a nie o jedną. 3, 4, 5. Tu na dolnej osi jest 5 mili. I ta kreska na górnej osi odpowiada liczbie jardów w 5 milach. Jeżeli tu mnożymy razy 5. To również tutaj musimy pomnożyć razy 5, czyli musimy obliczyć, ile to jest 1760 razy 5. 1760 razy 5 równa się 5 razy 0 to 0, 5 razy 6 to 30, ta trójka to 3 setki, 5 razy 7 to 35 plus 3 to 38, 5 razy 1 to 5 plus 3 to 8. I mamy wynik,

Bo 3 stopy i 1 jard to dokładnie ta sama długość. No i w takim razie, jeżeli chcemy znać liczbę milimetrów przypadającą na jedną stopę, to wystarczy podzielić obydwie te liczby przez 3. 914,4 podzielone przez 3. 3 mieści się w 9. 3 razy. 3 razy 3 to 9. Odejmujemy. 0. Spisujemy jedynkę. 3 mieści się w 1 0 razy, 0 razy 3 to 0, odejmujemy 1, spisujemy czwórkę, 3 mieści się w 14 4 razy, tutaj powinien być przecinek, 4 razy 3 to 12, odejmujemy, otrzymujemy 2, spisujemy tę czwórkę, na szczęście mamy 24, czyli całkowitą wielokrotność trójki. 3 mieści się w 24 8 razy. 8 razy 3 to 24, odejmujemy 0, czyli nie ma reszty z tego dzielenia. Albo inaczej mówiąc, reszta wynosi 0. No i wpisujemy wynik 304,8 mm. Tyle mieści się w jednej stopie. I ostatni przykład. Yuki kupił funt konfetti za 12 zł. Jaka jest cena konfetti w złotówkach na uncję? W jednym funcie mieści się 16 uncji. To jest dopiero fajne zadanie. Nie dość, że mamy pomieszane tak zwane pozaukładowe jednostki masy, fund brytyjski i uncja, z naszymi jednostkami, to jeszcze konfetti jest sprzedawane na wagę. To chyba było w czasach, kiedy nie było poczwórnych opakowań z tworzyw sztucznych. A yuki pewnie pochodzi z Japonii. Ale czasem trzeba w życiu takie rzeczy przeliczać. Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i spróbujcie najpierw sami. Zapiszmy te zależności. 12 zł za 1 funt konfetti. Albo można również 12 zł za 16 uncji konfetti. Bo w jednym funcie mieści się 16 uncji. W takim razie, jeżeli chcemy znać cenę za uncję konfetti, za jedną uncję, to możemy skorzystać ze stosunku 12 do 16 stosunku ceny do ilości konfetti i na tej podstawie określić stosunek liczby złotówek do jednego, do jednej uncji konfetti. Zacznijmy od prawej strony. Za jedną uncję konfetti tutaj dzielimy przez 16 i tak samo musimy podzielić tutaj przez 16. Czyli tutaj otrzymujemy 12 podzielone przez 16, 12 16, to to samo co 3 czwarte, licznik i mianownik podzieliliśmy przez 4, a 3 czwarte to 0,75 zł, czyli 75 groszy. Cena za uncję 0 zł i 75 groszy. Możemy wpisać wynik w kratkę 0,75.